Przybyliśmy tutaj do świątyni Opatrzności Bożej na taką uroczystą mszę. No, w intencji przede wszystkim tego, co teraz się w Polsce dzieje, czyli mamy nadzieję taką, że te wszystkie przemiany na świecie, które się odbywają w Europie i w Polsce, będą na korzyść tego naszego narodu, że uda się naszej rodzinie i jakoś dotrwać do tych i mieć tą nadzieję właśnie, że się poprawi to wszystko, które i te wszystkie obawy, które w tej chwili mamy, znikną po prostu za sprawą Ducha Świętego i opatrzności Bożej właśnie. Dziękuję.